Lech Poznań zmierzył się w meczu sparingowym z ukraińskim Metalistem Charków. Spotkanie odbyło się w Kadrije, miejscowości sąsiadującej z Belek, w którym obecnie Lechici przebywają na zgrupowaniu. Maciej Skorża od pierwszej minuty postawił na następujący skład. W bramce Gostomski, w obronie Kędziora, Kamiński, Arajuri i Enriquez, w środku pomocy Trauka, Jeftici, Hamalainen, po bokach Kownacki i Lovrencic, a w ataku Wojo Biparip. W niezwykle trudnych warunkach pogodowych przy szalejącej burzy i ulewnym deszczu od początku lepiej prezentował się Kolejosz. Już w czwartej minucie Wojo Biparip stanął przed szansą, by pokonać Disli Jankowicza. Nie trafił jednak w bramkę. Groźnie atakował również Metalist, ale Maciej Gostomski nie musiał nawet interweniować. W 16 minucie Kolejosz wyszedł na prowadzenie. Czy miał to być strzał, czy jednak dośrodkowanie? To nieważne. Ważne, że padła bramka. Jej zdobywcą Wojo Biparip. Serb miał kolejne okazje do strzelenia gola. Tutaj nie zdołał pokonać bramkarza po dośrodkowaniu Tomasza Kędziory. Tutaj w 31 minucie spotkania już się nie pomylił. Piękne podanie Darko Jefticza i nie gorszy strzał Ubiparipa. Kolejosz prowadził z Metalistem 2-0. Ten wynik utrzymał się do przerwy. A po przerwie podopieczni Macieja Skorży zmienili przemoczone niebieskie stroje na białe. W bramce Gostomskiego zmienił Kotorowski. W polu Holman pojawił się w miejsce Lovrencicza. Kolejosz znowu wziął się do ataku. W 55 minucie Darko Jeftić minął kilku rywali, wbiegł w pole karne i podał, a Dawid Kownacki dopełnił formalności. 5 minut później 17-latek ponownie wpisał się na listę strzelców. Świetnie podał Ubipariba, Kownaś uderzył wręcz fantastycznie. Bramkarz nie miał nic do powiedzenia. Na ostatnie pół godziny trener Maciej Skorża posłał do gry 5 nowych zawodników. W końcówce na boisku pojawili się jeszcze kolejni 4 gracze. W 75 minucie powinniśmy cieszyć się z gola. Precyzyjnego podania od aktywnego Dariusza Formeli nie wykończył jednak Zaur Sadajew, a powinien to zrobić. Wynik spotkania ustalił zawodnik Metalista. Było to trafienie samobójcze. Tak dobrych spotkań w wykonaniu Kolejorza chcemy oglądać jak najwięcej. Lech wygrał z uczestnikiem fazy grupowej Ligi Europejskiej 5-0.